Jak sobie wybierzesz demokrację, tak się wyszłasz. Absolutnie, proszę Państwa, proszę o tym pamiętać. Płaci się cenę zarówno za zaniechania, to znaczy danie możliwości wpływania przeważania wyborów populistom, jak i za głupie głosowanie. To znaczy na głupie pomysły, które brzmią zwykle atrakcyjnie, ale są lekarstwa gorsze od choroby. No i wszystko, co się pobudzanie do tych lekarstw należy, wszystko to pod hasłem wspierania. A słyszymy, że trzeba codziennie każdego wspierać, tak? Co to znaczy wspierać? No dawać mu nasze pieniądze, tak? No znaczy to wspieranie nie polega na słowach osłuchu. Natomiast moi politycy nie najlepszymi są kaznodziejami, nie powinni się nawet starać konkurować z innymi. To znaczy, to polega na tym, że szmal chcą mieć, tak? Ale nigdy nie powiedzą, tylko chcą wspierać, tak? Jakby każdy był niepełnosprawny, by każdego wspierać, tak? No to jaki to był, jaka perspektywa to jest? Ale taka drobna dygresja. Więc tu mamy największe zróżnicowanie. Ze względu na co? Po pierwsze na to, że Polska jest stosunkowo największym krajem. W porównaniu z Litwą jesteśmy gigantem. Czyli zewnętrzne wstrząsy są mniejsze. To jest mniejsza rola handlu zagranicznego. To nie jest nasza zasługa, że jesteśmy większy od Litwy. To jest taki stan. Po drugie jednak, no, u nas tempo wzrostu kredytu na szczęście nie było aż tak szybkie. Jak w krajach bałtyckich czy Bułgarii. I na szczęście nie rosły tak szybko kredyty denominowane franka szwajcarskiego. Parę lat temu staraliśmy się osłabić ten wzrost, bo tak zwana regulacja S. Czyli skala spadku też jest mniejsza. Co szybko rośnie, potem szybko spada. U nas mniej szybko rosło, mniej szybko. No i wreszcie jakaś nasza polityka fiskalna za bardzo była kształtowana przez te populistyczne wezwania do pobudzania, to jednak była trochę lepsza niż ten absurd węgierski. Na przykład tam obie główne partie licytowały się przy pomocy obietnic socjalno-fiskalnych. Jedna mówi, podwyższymy płacę budżetową o 30%, a druga mówi o 50%. Wygrywa ta, co mówi o 50% i co gorsza, wypełnia obietnice wyborcze. Czyli podwyższa o 50%, tak? No i tak się ścigali aż do bankructwa. Właściwie bankructwa krajów, ale Węgrzy są sobie winni. To kto głosuje, płaci. Zawsze płaci. Dlatego właśnie warto nie dawać się nabierać. Perspektywy takie. Ja myślę, że polityka w trakcie kryzysu. Po pierwsze, trzeba zrobić prawidłową diagnozę. W medycynie wiemy, że trzeba dobrać zarówno rodzaj lekarstwa, jak i dawkę lekarstwa do pacjenta. Stosowanie niewłaściwych lekarstw przejętych z jednego pacjenta do drugiego może być zabójcze. W związku z tym nie należy ulegać tym głupim wezwaniom, że trzeba naśladować Amerykę. Pobudzanie fiskalne. Trzeba naśladować Amerykę, jeśli chodzi o reformę uniwersytetów, które powinny wyglądać jak dobre przedsiębiorstwa. Naśladować, jeżeli chodzi o swobodę działania gospodarczych, na za duże kosztywne. Ale nie należy naśladować Ameryki, jeżeli chodzi o skalę zwiększania deficytu. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że my nie jesteśmy Ameryką, nikt nie sfinansuje takiego przewozu długu. Ameryka płaci, jak powiedziałem, 3%, jak na razie Chińczycy się niepokoją, bo oni finansują w dużej mierze, a my z biedą sprzedajemy po 6%. I to coraz krótsze papiery wartościowe. Bony na parę miesięcy, czyli co za parę miesięcy zwiększy się. Po drugie, jest wcale nieoczywiste, choć przyjmuje się za oczywistość, że jeżeli się zwiększy wydatki rządowe lub zmniejszy podatki, to zawsze ludzie prywatni zareagują pozytywnie, to zwiększą własne wydatki. Tak? Na tym polega się ta prymitywna teoria Keynesa, prymitywny wydatek. To się nazywa mnożnik keynesowski. Tak? To on mnożnik keynesowski traktuje ludzi jak psy Pawłowa. Tak? Zawsze mechanicznie reagują. Tak? Jak jest dzwonek, to się świnią. Nie. No to jest taka natura, taka koncepcja natury ludzkiej. Przecież ludzie reagują na bodźce, nie mechanicznie, tylko na podstawie swoich przewidywań. Oni przewidują, starają się interpretować skutki danego bodźca. Jeżeli jest tak, że uważają, że przyrost długu publicznego jest za duży i w konsekwencji trzeba będzie podwyższać podatki, jeżeli generalnie zaszkodzi, to zamiast zwiększać swoje wydatki, konsumenci, inwestorzy zmniejszą wydatki. To się nazywa efekty niekinsowskie i one faktycznie w niektórych sytuacjach występują. W jakim stopniu kryzys ekonomiczny, że pan prezes omawiał, może wpłynąć na organizację Euro 2012? Bo jak to jest jakaś
na najbliższe, powiedzmy, lata, to jest jednak też w interesie Polskiej ekonomii i właśnie chciałem jeszcze wiedzieć, w jaki stopniu może wpłynąć kryzys ekonomiczny na nasze przygotowania do euro. Wedle publicznie dostępnej informacji w zerowym stopniu. To znaczy kryzys nie spowoduje, żeby euro nie było. Może nie wybuduje się paru obiektów, nie wszystkie obiekty są potrzebne. Nie, bo czasami bywa tak, że wielkie imprezy są pretekstem, żeby zbudować obiekty, które tak naprawdę są niepotrzebne na przyszły stan. Ale nie za informacji, z której by wynikało, że miałby to uniemożliwić przeprowadzenie mistrzostw w Polsce.